A to rzadkość. Mieszkanie w Gandii, nowe. Ma kilkanaście lat, ale no, nowy budynek jest w miarę nowy. I było przez jakiś czas wynajmowane. Z wielkimi oknami. Wręcz powiem naprzeciwko centrum handlowego. Tam dalej mamy Leroya i ten słynny bazar chiński. Mieszkanie jest dwupoziomowe, jak na Gandię. Jak na Gandię to jest dobra cena. 80 tysięcy euro. W takim stanie, jakim jest. Łazienka. I na dole mamy jedną sypialnię. Salon. I wchodzimy po schodach. Jest to drugie piętro z windą. I tutaj w górnej części jest jedno wielkie pomieszczenie, które można przedzielić na pół i zrobić dwie dodatkowe sypialnie. Jak kto woli. 80 tysięcy i mały balkonik. Widoczkiem tam na góry i na dole stacja paliw. Podłoga taka, panele, można to wymienić na kafelki. Czekam na zapytania. W Gandii, jak wiecie, mieszkanie już takie bardzo stare, po remoncie kosztuje około 60 tysięcy. A to 80.